Servus. Jesteśmy z powrotem na bezludnej wyspie, chociaż już wiemy, że nie jest bezludna, bo spotkaliśmy innych rozbitków. Będziemy szukać profesora Hardego, który zaginął w akcji, bo pozostali rozbitkowie oczywiście okazali się debilami, większymi od Laury, więc zaraz wyruszymy go szukać. Przy poprzednim nagrywaniu nie wiedziałam, gdzie w sumie go mam szukać, ale wydaje mi się, że bezpośrednio na tej parceli, gdzie znaleźliśmy pozostałych rozbitków, jest przejście głębiej w dżunglę znowu. I to tam trzeba go szukać. Zobaczmy, stąd tu przyszliśmy, jest ta banda cała. I wydaje mi się, że... No właśnie, jak ja to przeoczyłam poprzednio. Moczary. Mrocznie się robi. A, i nie martwcie się. Jakbyśmy stwierdzili, że Laura powinna iść do pracy, to ona może z każdej parceli pójść do pracy, jeśli dobrze pamiętam. No dobra. Są moczary. Tu jest ścieżka jeszcze głębiej. Tu jest jeszcze jedna ścieżka. No dobra, to spróbujmy najpierw może na lewo jednak. Bliżej. A potem na wprost najwyżej. Tam są w ogóle kości. Rozdroża, okej. Tak jakby moczary już nie były rozdrożami. Wyspiarze? Ciekawe, czy są przyjaźni. To wygląda jak przeganianie, więc nie jestem pewna, Laura. Powitaj tubylców. Ma nawiązać dobre stosunki z nimi, no właśnie próbował cię chyba przegonić. Cześć, jestem Laura. Macie świetne malunki na ciele. Czy mogę je skopiować do swojego pamiętnika? No nieźle. No to masz odpowiedź, Laura. Well. Cóż, zdecydowanie nie chcę jej obecności, tutaj kolega. To chodźmy może tu. Jeszcze tu są... A, to jest na moczary. Moment, tu jest na moczary. Tu jest w ogóle... O Jezus Maria, gepard. Albo leopard. Jaguar. Mata. To jest droga na moczary, więc badamy tu, gdzie są kości. A, pewnie do tej parceli, gdzie teraz idziemy, jest połączenie i z moczar... Kościsko, no. I z moczar, i z rozdroża. Bo tam też leżały kości na moczarach. A jest i pan profesor. O kurwa, jest kapitan! To musi być profesor Hardy. W końcu ilu starych profesorów może się tu kręcić? Rozdział 8. Ideał. Rozmawiaj chyba po prostu? Profesor Hardy, jak mniemam? Słusznie mniemasz. A ty kim jesteś? Jestem Laura, ocalała z katastrofy łososiowej królowej, tak jak tamci, którym pan pomaga. Spotkałaś ich? Są mili, ale dość zdezorganizowani. Zdziwiło mnie, że nawet nie zaczęli budowy tratwy. A, rozumiem zatem, że ty już zaczęła się budować. Owszem, na razie to tylko płaska podstawa. Szukam czegoś, co się nada na maszt. W pobliżu znajdują się rozdroża, a jedna z dróg prowadzi do porzuconej wioski. Tam znajdziesz drewniany słup, który nada się na maszt. Naprawdę? To wspaniałe, ale skąd wiesz tak wiele o wyspie? Przez lata prowadziłem badania dotyczące tubylców tych wysp oraz ich zwyczajów. Byłam tam. Tubylcy nie są zbyt przyjaźni. Pójdę z tobą. Może uda mi się przemówić im do rozsądku. Mimo to na wszelki wypadek złap za tamtą kość. Może się przydać. Chodź ze mną, moja droga. Zaprowadzę cię do rozdroży. Mam wrażenie, że on wie, co robi. Postaram się troszkę modułować głos w dialogach, ale nie chcę go aż tak przemęczać, jak czasem robiłam na live'ie. Kości. O, tu też można zbierać kości. Dają dużo zasobów chyba, jeśli dobrze pamiętam. No. Nie tyle co złom z wraku, ale 5 razy 3 to już jest bardzo przydatna sprawa. Dobra. Czyli na rozdroża idziemy.
Mamy szczęście, tubylcy poszli sobie. Te słupy to dokładnie to, czego potrzebuję, ale trochę mnie przerażają. To nie może być dobry znak. Nie zawracaj tym swojej ślicznej małej główki, młoda damo. Tubylcy nie zwrócą uwagi na coś, o czym nie mają pojęcia? Zabrać totem. Lepiej się pośpieszyć, to złapię, zanim mnie złapią. O. What the hell? Tego nie pamiętam, szczerze mówiąc. Z tym jaguarem. To jakoś można... Ja pamiętam, że jakoś trzeba było zrobić interakcję z tym jaguarem i... Coś mu trzeba było dać. Ale co? 5 minutes later. A. Teraz normalnie jej pozwoliło. Okej. Okay. Teraz mata kompletnie nic jej nie... A bo ona podeszła po prostu za blisko do tej maty, a nie chodziło o to, że zaczepiła, że... Okej, okay. Nie chodziło o to... Nie chodziło o to, że chciała podnieść maszt, tylko podeszła za blisko jaguara. A zatem to powinno wystarczyć, profesorze. Naprawdę chciałbym obejrzeć tę twoją tratwę, ale muszę najpierw zanieść pozostałym to jedzenie. Dobry pomysł. Spotkamy się przy tratwie. Narysuję panu mapę. Nie ma potrzeby, moja droga. Znajdę cię. Hart jest trochę niepokojący. No cóż, mam robotę. A mogę iść tam? Badać głębiej? I chyba jednak nie chodzi się do pracy, jak się jest poza parcelą domową. Wydawało mi się, że się chodzi. A, to jest ta parcela. I tu jest przejście zablokowane na razie, no właśnie. Coś tu jest ciekawego? Chyba nie. Znaczy jest zabawa w śpiewające kamienie i to jest bardzo fajne, ale to będzie już później w fabule, to... Chodźmy zatem do domu. A nie do domu, tylko... Znaczy dobrze wybrałam. Nie idziemy do domu aktualnego, tylko na plażę, bo tam jest nasza tratwa. Ta, co już chce tutaj zagadywać do tego głupola Henryka. Zamontuj maszt. No tak, okejka, Laura, okejka. No. Czy Hardy tutaj przyjdzie teraz? Dobrze? Tak, dobrze kojarzę, że Hardy przyjdzie. Och, uwinęłaś się z tym. To doskonały początek, moja droga. Dziękuję, profesorze. Nadal potrzebuję żagla, ale nie mam pojęcia, czego użyć w tym celu. Jestem pewien, że istnieje jakieś rozwiązanie. Niech no pomyślę. Dziękuję, profesorze. Był pan bardzo pomocny. O, to była przyjemność. I proszę, mów mi Wiesiek. Hej, jesteś głodny? Przygotuję coś do jedzenia w mojej chacie nad laguną. Brzmi wspaniale. Tędy, Wiesiek. Wiesiek Hardy. Oj! Rozdział 9, masz za swoje. Patrz, Henryku, to ta nowa. Hej, co tu robicie? To mój dom. Jest piękny, nieprawdaż, Henryku? Och tak, Sandro, zdasz ci ładniejszy niż nasz na plaży. Dobra robota nowa, szybko przeszłaś od gapowiczki do kwatermistrza. Tak, to miejsce jest wspaniałe, bardzo mi się podoba, nie chcę się stąd ruszać. Twoje łóżko jest znacznie wygodniejsze niż goła ziemia. Może mi ktoś powiedzieć, czym sobie na to zasłużyłam? Spokojnie, być może będziemy potrzebowali ich pomocy. Bądź miła. Ale może lepiej nie mówcie mi o tratwie. Przepraszam, to był ciężki dzień. Chciałam zapytać, ktoś jest głodny? Jedziemy tu na jednym wózku i wszyscy zasługują na drugą szansę. Ale raz. Podać posiłek. No dobra. Zupa z suma. The next morning. Okej, zrób drugą zupę. Zobaczymy. Okej. Okay. To chyba było przez to, że się jej wcześniej spaliła ta zupa. Coś czuję, że to się przez to wtedy... No, oni nawet teraz sami idą to zjeść. Ta. Czy ja mogę sobie schować resztki?
Mogę. Mogę sobie schować. Wow. Nieźle. No to czekamy na kolejny cel. O, panie profesorze. Muszę lepiej zbadać ruiny na wyspie. Wkrótce wrócę. A nie chce się pan profesor najpierw ubrać? Mam tylko nadzieję, że Wyatta nie zaprzyjaźni się za bardzo z innymi rozbitkami. Poznać ocalałych. Wszyscy zasługują na drugą szansę wywarcia pierwszego wrażenia. Wmieszam się w tłum i postaram poznać innych lepiej. Okay. Wszyscy się zgromadzili przy kiblu i się bawią z Wyattą, widzę. Ta wyspa wprost prosi się, aby zbudować na niej pierwszorzędny ośrodek wypoczynkowy, jednak najpierw trzeba w to zainwestować pieniądze, więc odpadasz. Gdy wrócę do domu, pobiję rekord w najdłuższej i najgorętszej kąpieli z bąbelkami. Jaki jest obecny rekord? Mam nadzieję, że mój mąż w domu dba o ogródek. Nie chcę uciec z tej dżungli tylko po to, by trafić do innej. Rozmawiałaś z Robertem? Nie wpadł w histerię? Wspomniał może o mnie? Koleżanko, ja naprawdę wiem, co tu jest grane. Prawdy. Pora iść do pracy. Na przyszłość nigdy więcej nie liczyć na przyjaciół z domu. O, anulowała się interakcja pójścia do pracy. A przynajmniej głupole sobie idą. I profesor Hardy wraca. Wspaniały posiłek, Laura. Dziękuję. Proszę bardzo, profesorze. Miałaś mówić do niego Wiesiek. Przypomniałem sobie, że plemię Eloni, mieszkające na podobnej wyspie, tka wielkie maty z wysokiej trawy. To wspaniały pomysł. Utkam żagiel. Laura, nie masz pojęcia o tkactwie. Być może. Za rozdrożami, gdzie znalazłaś nasz maszt, znajduje się równina porosła wysoką trawą. Pola zbieraczy. To powinno się nadać. Dzięki. Pomagam z wielką przyjemnością. Spróbuję wszystkiego, aby wydostać się z tej wyspy i oddalić się od Henryka oraz jego załogi. Rozdział 10. Nowy początek. Cóż, profesor wydaje się świetnym kompanem i w ogóle, ale pozostałe... Właśnie chciałam ją przytulić, ale ona stwierdziła, że nie. Iść na pola zbieraczy. Wygląda na to, że większość została zebrana. Na szczęście nie potrzebuje zbyt wiele trawy. Aha! To pola zbieraczy? No ta, nie, okej. Okay. Ja zapomniałam, że ta parcela ze śpiewającymi kamieniami to są pola zbieraczy. Ile tego potrzebuję? Nie jest napisane. Ta trawa wydaje się wyjątkowo mocna. Powinna się znakomicie nadać. Ta dziewczyna potrzebuje mojej pomocy. Czy mogę po prostu dać kostkę im? Rzuć kość? O. Musisz jakoś odwrócić ich uwagę. Mam co trzeba. Ukradła. Nie chciała się bawić aport. Dziękuję ci, nieznajoma. Jestem Nanihi, córka wodza i zupełnie przypadkowo porozumiewam się w tym samym języku, co ty. Cześć, jestem Laura, córka rewolucji z SimCity. Proszę przyjść do naszej wioski. Normalnie obcy nie są tu mile widziani, witani, ale jestem pewna, że ojciec będzie chciał ci podziękować. Cóż za śmiała dziewczyna. Nie mogę się... doczekać. Przeczytam wam w postprodukcji. To jest do wioski? Chyba tak, bo się zrobiło na zielono. Jest badaj, a nie idź gdzieś tam. Dokładnie. Targ w wiosce. O nie, rozdział 11. Sieć towarzyska. Idzie ten niemiły facet. Nie no, bodyguard. Niemiły z przymusu. Witaj, jestem Rarahu, osobisty strażnik wodza. Wieści o twoich śmiałych czynach szybko się rozchodzą. Nanihi to ciekawe i niesforne dziecko. Wykrada się do dżungli, aby szukać przygód, a jeszcze częściej sama je wywołuje.
Jedyną prawdziwą przygodą w życiu jest oswojenie dzikiego zwierzaka, który mieszka w nas wszystkich. Zwierza. To zgodne z naturą, aby szukać, pozyskiwać, a potem wykorzystywać wszelką przewagę dla zapewnienia sobie przetrwania i rozwoju. To życiowa misja, aby nauczyć się żyć dla innych, dla plemienia, a nie tylko dla siebie. Widzę, że kroczysz już tą ścieżką. Wiedz nieznajoma, że dokonałaś dziś ważnych postępów w swojej misji życiowej. W naszym zwyczaju jest nagradzanie śmiałych i bezinteresownych czynów, nawet jeśli dokonał ich ktoś tak niespodziewany, jak przybysz z daleka. Musisz wiedzieć, że wódz nie pozwolił obcemu wejść do naszej wioski, odkąd... Cóż... Jezu, co tak szybko dzisiaj znikają te... Zgodnie z naszym zwyczajem, kilku z mieszkańców wioski chce cię poznać i nagrodzić. Znajdziesz tę czwórkę tutaj. To oficjalnie najlepsze wakacje, jakie kiedykolwiek miałam. I mamy spotkać się z wyspiarzami. To są potencjalne love interesty dla Laury. No i będziemy musieli się zdecydować, z kim Laura skończy. I jeśli dobrze kojarzę, to nie ma przymusu, że trzeba hetero być. Ty piara ukradła Laurze stylówkę. No dobra, tu jest Kiri. Kiri? No Kiri to ma już u mnie przewagę za imię. Emobi z wielkim brzuchem. Nie no, to chyba jest wielki brzuch. Gapisz mi się na bebech? Timothy. Timothy Chalamet, zwłaszcza kiedy się zestarzał. I jeszcze ostatnia koleżanka. Aha, Orama w tej chwili nie znajduje się na targu. No dobra. No to zacznijmy od Kiri. Czy ja już mogę przyjąć ten podarek? Witaj w naszej wiosce, czcigodna nieznajoma. Jestem Kiri. Proszę, przyjmij ten podarunek jako wyraz mojej wdzięczności za ocalenie Nanihi. Moja miłość jest niczym płomień. Mocny powiew może go zgasić, a lekki podmuch rozpalić tak, że stanie się potężnym ogniem. Gdy ostatnio zawiał wiatr, mój płomień wygasł. Czy zdołasz rozpalić żarzące się węgielki w sercu Kiri, aby płomień powrócił? Teraz jedyny ogień płonie w palenisku śmieci. Wiatr stale go gasi. Męczy mnie jego ciągłe rozpalanie. Okej. Gdzie jest palenisko śmieci? Wyręczę cię, Kiri. No, tutaj. Dziękuję za podpalenie śmietniska. To przez cały dzień zaprzątało mi głowę. Możesz mnie uważać za swoją przyjaciółkę. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy najlepszymi przyjaciółkami. I uciekła. Jestem Emobi. Witaj w naszej wiosce, Laura. To podarunek dla ciebie. Poprosiłem Wulkan o kogoś nowego do pomocy w polowaniach i wtedy ty się zjawiłaś. To dobry znak. Potrafię znaleźć wszystko. Czytam ślady niczym spisaną opowieść. Znaki, jakie zostawiasz za sobą, układają się w opowieść o miłości. Mogę ci pomóc znaleźć miłość, której szukasz. Najpierw jednak muszę naprawić zepsute rzeczy. Niestety nie idzie mi to zbyt szybko. Okej. Okay. To ciekawe, chcieli mi okazać wdzięczność, ale i tak oczekują jeszcze kolejnych usług w zamian. Dostarczyło? Dziękuję ci, przyjaciółko. Dzięki twojej pomocy przy naprawie nie zrobię sobie znowu krzywdy przy pracy. Teraz możemy naprawić cokolwiek źle działa w twoim wnętrzu. Możesz mnie nazywać swoim przyjacielem, albo jeśli wolisz, chłopakiem. Witaj, odważna. Jestem Timothy. Pozwól, że zdradzę ci stary miejscowy sekret, dzięki któremu rozwiniesz swoją kreatywność. Widziałem cię już wcześniej. We śnie. Śniłem, że złamałaś tu wiele tabu. Ostrożnie stawiaj każdy krok. Teraz mamy już mniej tabu. Plemię staje się coraz bardziej tolerancyjne. Mogę ci opowiedzieć legendę o Tukutuzu przy partyjce szachów. Dzięki tej historii możesz uniknąć kłopotów. Dobrze. Ja bardzo chętnie zagram w szachy. Czy ty się nie uczysz od tego logiki? Pewnie trzeba by mieć moda, że można się uczyć umiejętności na parcelach publicznych. Dziękuję za dobrze spędzony wspólnie czas, Laura. Ale strzeż się, nie mam żadnych tabu. Wulkan jest gniewny. Przyszła ta ostatnia typiara? Przyszła. Teraz, gdy jesteśmy przyjaciółmi, wiedz, że niczego nie uważam za tabu.
Uważaj na Emobi. On może być zazdrosny. Nie mów mu, że ci to dałam. Zwoł mnie Orama. Nie zapomnij. Ja łatwo zapominam, nie trzymam się kurczowo przeszłości. Mój umysł nigdy nie błąka się po salach utraconej miłości w głębi mojej pamięci. Życie jest tu i teraz. Miłość przeznaczona jest dla tych, którzy stoją przed tobą. To nie jest jakaś niewidzialna idea i wizja kogoś, kto dopiero ma się pojawić. Kiepska pamięć chroni me serce, ale nie pozwala mi zdobyć tego, czego pragnę najbardziej. Śpiewającego kamienia z pól zbieraczy. Serio? Mam teraz iść na pola zbieraczy i... A co jest w tę stronę, że tu jest badaj? Gorące źródła, ulala. No dobra, Laura jest już teraz mega zmęczona, więc na razie wrócimy do domku. I pójdziemy potem na te kamienie. Kamienie? Do tych śpiewających kamieni na pola zbieraczy. The next morning. No dobra, Laura już jest ogarnięta. Podczas mycia się znowu wyrobiła muskuły. To idziemy na pola zbieraczy, żeby zdobyć śpiewający kamień dla Omary? Oramy? Oramy chyba. To jest taka typowa gra na zapamiętywanie sekwencji. Jak ktoś był na live'ie z kreskówkowych gierek flashowych, to wie, że ja nawet 3 razy w taką grę. A few minutes later. Otrzymujesz w nagrodę śpiewający kamień. Dobra, to już nie będę dalej cisnąć. Chodźmy z powrotem. Udało ci się osiągnąć poziom 11. Dzięki. Chodźmy z powrotem do wioski. Czy da się bezpośrednio stąd? Targ w wiosce, super. I dajmy kamień. Oramie. Dziękuję ci za zdobycie dla mnie kamienia. Orama może zrobić dla wiele rzeczy z przyjaciółką taką jak ty. Wiele rzeczy. O, moja matka Huhana pragnie z tobą porozmawiać. To żona wodza. A, idzie tutaj. Cześć, jestem... Oni są tacy przyjaźni. Witaj, przybyszu. Dziękuję ci za uratowanie życia mojej córce. Skąd przybywasz? Statek, którym płynęłam, zatonął w pobliżu waszej wyspy i morze wyrzuciło mnie na brzeg. A teraz, gdy jesteś tu, co zamierzasz uczynić? Buduję tratwę, aby powrócić do niej... Na niej, do mojego domu. Dlaczego ktokolwiek chciałby opuścić wyspę? Tęsknię za domem. Rozumiem. Na nich i widziała, jak ścinałaś tratwę. Tratwę? Trawę? Czy to do twojej tratwy? Ja nie wiem, jak dzisiaj czytam. Tak, zamierzam utkać z tej trawy żagiel do tratwy. Będę zaszczycona, mogąc pomóc tej, która ocieliła moją córkę. Utkam ci żagiel i przyniosę ci go, gdy będzie skończony, Laura. Pójdźmy poszukać mojego ojca na przystani w wiosce. Zaprowadzę cię. No dobra, to chodźmy z nią. Przystań w wiosce. Obviously. Poczekaj tutaj, poszukam mojego ojca. Rozdział 12. W plemieniu. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, Laura. O nie, znowu ten. Jesteś teraz bardzo sławna. Tu znajdziesz tę czwórkę. Aha, tę czwórkę, okej. Jesteś teraz bardzo sławna. Poznaj innych wyspiarzy. O matko. To jest bardzo dużo osób. Jest tutaj jeszcze Ahio. Orangutan. Ngiru, Ngiru. A ta osoba to... Akolo, Akolo, Rainui i koleżanka się nazywa Tumata. Pozagadujmy do nich, no. Ja, sławna? To miejsce jest fantastyczne. Nie mogę się doczekać, aby zdobyć nowych przyjaciół. Albo raczej nowe potential love interest.
Witaj, piękna, jestem Akolo. Wszyscy w wiosce znają me imię. Proszę, chcę, żebyś to wzięła. Miałem wiele dziewczyn, ale żadna nie miała urody dorównującej pełnemu zaćmieniu słońca, takiej, przy której gaśnie wszelka inna światłość. Dzięki mojej reputacji i twojej urodzie noce nie będą nudne. Gdybym miał swój światła, trzymałbym go przy łóżku nocą, by mi przypominał o tobie. Przypominał ciebie. No tak, czyli trzeba mu złapać te świetliki. To musimy zaczekać na noc. Zagadajmy w tym czasie do kogoś innego. Ojej, już się tak dla niego rozbierasz? Ty musisz być szepczącą z hienami. Witaj, jestem Ahio. Znalazłem to podczas połowu ryb i chcę, żebyś to przyjęła. Znalazłem to piękne żółte pudełko na plaży, kiedy szukałem muszelek. Spędzam wiele godzin stojąc po kolana w oceanie, z włócznią w ręku w prażącym słońcu. Jednak rzadko udaje mi się złowić jakąś rybę. To może nie powinieneś być rybakiem? To śmieszne, jak wiele czasu można zmarnować szukając w złym miejscu i niewłaściwej ryby. A tymczasem właściwa ryba może spędzić całe swe życie płynąc prosto w naszą stronę. Jednak nikt jej nie dostrzeże ani nie złapie, gdy już się zbliży. Cóż, ryby są bezpieczne. Wygląda na to, że wrócę z pustymi rękami. Znowu. Czy ja mam po prostu złowić rybkę? Na pewno jest to prostsze niż zdobycie świetlików. Jesteś wspaniałą nauczycielką, przyjaciółko. Wykorzystam te lekcje połowu ryb w wielu innych dziedzinach życia. Mam nadzieję, że ty także to uczynisz. No tak. Ocean jest pełen ryb czy coś tam. Możesz mnie odwiedzać tak często, jak tego pragniesz. Powiem wszystkim, że jesteśmy przyjaciółmi. A to może ci się przydać. Rainui jest w tej chwili w innym miejscu. No dobra, no to bez Rainui zajmiemy się Tumatą w każdym razie. W takim razie. Cześć, nieznajoma. Tumata chce ci pomóc. Proszę, przyjmij ten podarunek. Słyszałam, co inni mówili o tobie, ale teraz, gdy się wreszcie spotkaliśmy, gdy mogę cię zobaczyć, czuję motylki w brzuchu. Tak długo czekam na właściwą osobę. Koniec czekania. Zresztą, kto może powiedzieć, co jest w życiu właściwe? Szkoda, że wszyscy nie mogą usłyszeć muzyki, którą wzbudzasz w moim sercu. Niestety nie potrafię grać na żadnym instrumencie. No to Laura cię zabawi swoją grą. Ale przybiegła. To była piękna piosenka, przyjaciółko. Ledwo dotknęła tego bębna. Będę ją podśpiewywać dziś wieczorem, myśląc o tobie. Czy ty pomyślisz o mnie? No nie wiem, Laura nie ma takiej miny, jakby miała pomyśleć. Mając takiego przyjaciela jak ja, nie będziesz musiała dłużej szukać zabawy. Sama nas znajdzie. O, jest już druga koleżanka z powrotem, Rainui. Ta, co już zazdrosna, nie? Tumata. Witaj w naszej wiosce. Witaj w mojej kuchni. Mam tu towar z wyższej kuchni. Zachowuj się jak należy, albo przekonasz się o mojej sile. Zdradzę ci miejscowy sekret. Dowiesz się, jak zachować dobrą formę. Wyglądasz na silną, ale może być jeszcze lepiej. Ciało czerpie siłę z umysłu i serca, tak samo jak z mięśni. Będę pracowała nad tymi wszystkimi trzema elementami, aż zaczniesz błagać o zmiłowanie i odpoczynek. Ale nie lękaj się. Jestem pewna, że mój trening ci się spodoba. Możesz zacząć od rozbujania mnie na huśtawce. To świetnie rozwija tricepsy. Romantico. Dziękuję ci, Laura. Inni są zbyt leniwi i nie chcą mnie huśtać. Teraz jesteś moją przyjaciółką. Nie uczynię ci krzywdy. No kurde, dzięki. A Kolo i tak się nie znajduje w tym momencie w przystani. Nie pamiętam, jak to było z tymi świetlikami. Wydaje mi się, że niestety trzeba po prostu czyhać, aż się pojawią. I to niestety może trochę zająć. Mam nadzieję, że nie zbyt długo, ale trochę już tak. No to wróćmy, jakby Akolo i tak tu nie ma. Wróćmy w takim razie do domku. I Laura sobie... Chciałam mapę otworzyć, no i znałem. Cienista laguna. Laura sobie coś zje, prześpi się, a ja będę mieć kamerę na oddaleniu i patrzeć, czy się nie spawnują świetliki.
Na pierwszy rzut oka nie widzę niestety żadnych świetlików tak od razu na miejscu u nas. Ja poczytam w internecie, czy na to są jakieś triki na świetliki, hehehe. No a Laura w międzyczasie wyśle do Wyra. Łajata! No cóż mogę powiedzieć, pić, jeść, spać jak Tamagotchi. Poznaliśmy wszystkie możliwe potencjalne romanse dla Laury. Zamieszczę ankietę, żebyście mogli głosować. I widzimy się za tydzień. Spróbujemy wtedy złapać świetliki dla ostatniej osoby, której jeszcze nie zaspokoiliśmy, hehe. I potem podejmiemy wybór, bo to niedługo po tym, jak się ich poznaje, trzeba podjąć wybór. No dobrze, dajcie znać, co sądzicie, dajcie łapkę w górę albo w dół, dajcie subskrypcję, jeśli myślicie, że na nią zasługuje. I do usłyszenia. Ciao, ciao.